Siema, jestem Erwin, to jest... No właśnie, co to jest? To jest podsumowanie mojego 2020 roku i rozpoczęcie nowego. Wzięło mnie na nagranie tego, ponieważ wpadłem na parę pomysłów. Chciałbym pociągnąć ten kanał dalej, moje ambicje dzisiaj skoczyły. Chcę to wykorzystać. Rok 2020 był dla mnie niezłą zmianą. Jakby w moim życiu wydarzyło się sporo rzeczy. Nie był on dla nas wszystkich najciekawszy, wiadomo, mi też się raczej nie spodobał. Ale podsumowując moje życie, stało się sporo rzeczy, trochę się zmieniło, trochę osiągnąłem, trochę zmieniłem, trochę mnie inni zmienili. Poznałem nowych ludzi, poznałem sporo nowych rzeczy, poznałem siebie. Zacznijmy od tego, że kanał zacząłem prowadzić jakieś... Już 2 lata zajdzie, 2 lata temu. Jakby z początku rzucałem tylko same nagrywki, leciałem na samych gameplayach, co nie wychodziło. W te wakacje zacząłem streamować. W tym momencie coś ruszyło. W tym momencie mój kanał się ruszył, zaczęło trochę ludzi mnie oglądać. Trochę osiągnąłem. Teraz trochę to zaprzepaściłem, ponieważ przestałem... Miałem sporą przerwę, do tego zaraz przejdę. Ale 2021 chciałbym zacząć od tego, że mam plany. I chcę je zrealizować w tym roku. Właściwie mam tu wypisane, co chcę zrobić. Jednym z moich planów jest dokończenie mojego bota. Bota Angela V, który powstał na Discordzie w tym roku. Ta nazwa powstała też w śmiesznej sytuacji, bo kiedyś najpierw było konto Discord, którego sprankowałem was na moim Discordzie. Znaczy was, tych, co mnie oglądali, wtedy jeszcze siedzieli na Discordzie. Potem zacząłem robić bota, bo miałem jakąś zajawkę na to. Zacząłem go programować. Dalej czasem przy nim siedzę, coś tam dorabiam, poprawiam, ale chcę go dokończyć w tym roku. Nazwa mówi, że to ona, bot, on, nieważne. Jakby potrafię dopiero podstawowe funkcje. A mam dużo, dużo więcej wypisane rzeczy, które chciałbym jej napisać, żeby potrafiła. Dalej. Kolejnym pomysłem jest założenie serwera. Serwera w Minecrafcie z różnymi trybami. Coś pokroju może Hypixela, czy innych takich serwerów. Jakieś tryby, jakiś Skyblock, Skywars, Hide and Seek, jakiś, nie wiem, Survival, Gildie, inne tego typu rzeczy. Nie wiem, czy to się uda. Chciałbym, żeby się udało. Chcę to zrobić jeszcze w tym roku. Nie zapowiadam żadnych dat. Żadnych, bo wiem, że daty moje nigdy nie wychodzą. A wiem, że jeżeli teraz to zapowiem, to przynajmniej do tego siądę. Kolejną rzeczą są nowe serie. Nowe serie typu SCP. Udało mi się ogarnąć ekipę jakąś tam do SCP. Do Among Us. Do Among Us raczej nigdy nie było z tym problemu. Chciałbym nagrać jakąś serię fabularną. Jakąś serię fabularną. Co najmniej 4 osoby, żeby w niej były. Nawet już mam kilka osób na myśli, które wiem, że... Na pewno, raczej na pewno się zgodzą. W tamtym roku się nie udało. Bo zbierałem się długo, ale w końcu nie wyszło. Vlogi. Chciałbym usiąść do vlogów. Chciałbym zacząć robić vlogi. Kolejną rzeczą są gameplaye. Od gameplay na pewno nie odejdę. Jakby w którymś momencie uznałem, kurde, te gameplaye w tym roku, no nie, no to już nie podchodzi, ale nie. Jakby gameplaye siedzą za bardzo w środku we mnie. To jest moje marzenie jeszcze z tego, jakby młodszy. Chciałbym dalej je jakby pociągnąć. Więc od tego na pewno nie odejdę. Chciałbym poprowadzić Q&A. Q&A zrobiłbym nawet na dniach. Potrzebuję od was tylko kilka pytań. Stworzę zaraz po tym filmie zakładkę na Discordzie. Zakładkę, spinguję was tam wszystkich. I napiszecie mi pytania. Nagram Q&A. Albo może stworzę to po wrzuceniu filmu, żebyście wiedzieli, co się dzieje. Dalej. Chciałbym robić przeglądy grupki. Jakieś memy, jakieś coś tematycznego, coś cokolwiek. Nie wiem, czy to będzie na Reddicie, na Twitterze, nie, Twitterze, nie. Czy na Facebooku, czy na Discordzie stworzę specjalne miejsce na to. Nieważne, to się załatwi, ale chcę zrobić coś pokroju przegląd grupki, przegląd memów, przegląd czegoś tematycznego z danego momentu. OMETV. Ostatnio, a w zasadzie nawet nie ostatnio, tylko wczoraj albo przedwczoraj, siedziałem chwilę na OME podczas Sylwestrów, jak siedzieliśmy sobie na Discordzie w 10 osób, streamowałem im. I w zasadzie mi się spodobało. Ale nie wiem, czy to poprowadzone przeze mnie będzie w ogóle ciekawe, bo jakby zazwyczaj OME TV jest prowadzone przez jakichś ludzi, którzy odwalają. Raz, że odwalają, wyzywają, cisną bekę z ludzi, to nie moje klimaty. Ja tam wchodzę pogadać, poznać osobę, może czasem nawet zobaczyć coś ciekawego. Nieważne, dacie mi znać najwyżej. Streamy.
Streamy, które prowadziłem i w zasadzie tutaj większość, jakby moją stronę zna ludzie, którzy mnie znają na YouTubie, właśnie mnie znają ze streamów. Streamy chciałbym przenieść na Twitcha. Nie zrobię tego od razu, zacznę to robić stopniowo z czasem, tam się przeniosę, a YouTube zostawię na same filmy. Na pewno też chcę zrobić te streamy, które były dawno, 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 dawno temu zapowiadane. Streamy 2x12 godzin, czyli 1.12, 2.12. W dwóch różnych dniach jakichś sobie wybierzemy i jeden przedłużany, który też był obiecany dawno temu, bo chcieliście. Planuję w tym roku też zakupić do streamów i nagrywania lepszą kamerkę. To, co mam tutaj, w ogóle obraz na niej jest dramatyczny. Jest raz, że HD z wypalonymi kilkoma pikselami, gdzieś tu je widać, niektórych, no nieważne, nie będę szukał. Potrzebuję lepszej kamerki, więc w to zainwestować chcę. Muszę kupić sobie też nowe słuchawki, bo te się wysiadają już. Są całe przetarte, zniszczone z każdej strony, plus dźwięk w nich kończy się, bo tutaj one są odpinane. Mogę je w zasadzie zdjąć, bo nic nie potrzebuję słuchać. A one są odpinane, to się wyrobiło, tu części odpadają już, całość rozpada. Tego potrzebuję. Kolejną rzeczą są Vive Trackery. Vive Trackery to są takie urządzenia, które zakładasz sobie na przykład na nogi i w VR-ze wykrywa ci jakby nogi. Bo grając masz headset na głowie, co wykrywa twój ruch, i pady, które wykrywają ręce, ale cała reszta ciała nie jest zbierana. Dlatego chcę sobie kupić sobie dwa Vive Trackery. Ale to już takie mniej ważne, tak samo słuchawki, co mniej ważne, z tymi dam radę jeszcze, nawet do końca roku dociągnąć. Najważniejsza w tym momencie jest ta kamerka. Kolejną rzeczą jest jakby założenie TikToka. Chciałbym założyć TikToka, od dawna już się zbieram. Chciałbym nagrywać... Nie. To nie będą cringy tańce. Nie. W tą stronę nie idziemy. Nie będzie lip-syncing. Nie będę odwalał cringe'u. To nie ta strona TikToka, na którą chcę wejść. Ok. Lecąc dalej, mówiąc o tym TikToku, chciałbym właśnie robić jakieś też nie reakcje, bo zauważyłem, że często teraz ostatnio są reakcje. To też, jak ja to widzę, to mnie po prostu skręca w środku i po prostu mnie to boli, że takie coś jakby przechodzi na content. Kolejną jakby oddzielną w ogóle zakładką, którą sobie zapisałem, jest Beat Saber. Na Beat Saberze też chcę sporo w tym roku zbudować. Chcę właśnie wrzucać chociażby na TikToka Beat Sabera, jak gram. Chcę streamować, chcę nagrywać z Beat Sabera i przechodzić mapki od maperki, którą znam osobiście. Mi chodzi tutaj o Klusie. Znacie, ci co znają mnie, prawdopodobnie ze streamów, to znają ją, bo moderowała mój czat, była tu ze mną na streamach czasem. Poza tym pisała z wami dużo na Discordzie, siedziała, ona jest tutaj już od dłuższego czasu razem ze mną. Kolejnym jest jakby zakładką muzyka w tym roku, gdzie chcę zremasterować moje Hot 16, od nowa je, przerobić trochę tekst, użyć innego jakby bitu, może zrobić nawet samemu, bo jeżeli się uda. I po prostu zaśpiewać to jeszcze raz. Kolejną rzeczą z muzyki jest stworzenie własnego utworu. Chcę stworzyć własny utwór, który będzie mi się przynajmniej podobał. W stylu synthwave, taka muzyka lat 90. przyszłościowa. Takie tam możecie sobie wpisać w neta, co to jest synthwave. Kolejnym jest stworzyć własny utwór i zaśpiewać do niego. Tak? Chcę jeden utwór. Chcę jeden utwór, w którym zaśpiewam dobrze. Nie wiem, czy to się uda. Najwyżej nawalę autotuna. Grygon mnie nauczy autotuna dowalę. Ale chcę, żeby coś co brzmi dobrze. Będą cisnąć ze mnie bekę. Trudno. Chcę. Po prostu czuję, że chcę. Chcę po prostu coś w tym roku zrobić. Chcę jakby ruszyć dupę i się zebrać do stworzenia różnych rzeczy. Nieważne, czy wyjdzie to dobrze. Ważne, że czuję, że to skończyłem. I w zasadzie to by było chyba tyle z tego, co chciałem powiedzieć. Chciałbym też podziękować, pozdrowić w szczególności Grygonowi, który w zasadzie nagrywał ze mną i sterował od samego początku. Nawzajem sobie pomagaliśmy, ja pomogłem mu zacząć, on pomógł mi w zasadzie prowadzić jakkolwiek to dalej, trochę mnie wspierał. Ciągle mnie wspierał. Klusi, która pojawiła się w moim życiu jakieś pół roku temu i też w jakimś stopniu mnie motywowała. Była ze mną, nagrywałem, ale czasem były streamy, moderowała mój czat, w zasadzie od tego się zaczęło, że się poznaliśmy od moderowania czatu. Co prawda jeszcze wcześniej, ale to pominimy. Krzychowi, który był ze mną kiedyś, nieraz, do teraz jest, streamował, moderował czat, też był prawie na każdym streamie, zawsze był, też poznaliśmy się w sumie przez te streamy, chociaż chodzimy do jednej klasy, to bardziej się poznaliśmy przez te streamy, potem siedzeniu na Discordzie.
noteczek, mój brat, który w zasadzie też mi pomagał mi, patrzył czasem na, doradzał do miniaturkach kiedyś, robił mi opisy do streamów. Kolejną osobą jest Olesław. Olesław, który założył serwer Minecraft jakiś już gdzieś na początku wakacji, chyba na początku wakacji, tak, coś takiego. Zaprosił mnie na niego, powiedział, że mogę wziąć kogoś, wiem, Grygona. I w sumie tutaj, w tym miejscu, zaczęły się moje streamy. Prawdopodobnie, gdyby nie Olesław, nie zacząłbym streamować, bo zacząłem od tego serwera tam i tam się w zasadzie wybiłem. Poznałem też sporo ludzi. Wiśni, którego też poznałem na streamach, i on przyszedł jako mój widz, jako jeden z moich pierwszych większych sponsorów. Jako potem jeszcze moderator mojego czatu, potem moderator mojego Discorda, pomagał mi w serwerze edycji drugiej, w pierwszej edycji tak samo mi też pomagał trochę, tam w sumie mniej, bo tam nie było za dużo do moderowania, ale grał na tej pierwszej edycji, potem na drugiej pomógł mi ją zbudować, cała zbudowana została w zasadzie przez niego, była cudownie zbudowana, bardzo mi się to podobało, dziękuję Ci Wiśnia za pomoc, za wszystko. I tak samo zresztą Grygon i Klusia mi pomagali przy budowie przecież tego serwera. Chciałbym też podziękować, to już osobna jakby grono ludzi, których raczej tu nie widzieliście, raczej nie będziecie kojarzyć. Jest to Karina, Rafał, Miłosz, Tomek, Simin, Rudy, Johnny i Miksza. Miksza, którego poznałem w tym roku. Są tu moi znajomi, moi bliżsi znajomi, przyjaciele, z którymi przetrwałem ten rok, którzy zarazem mnie wspierali. Byli ze mną, rozmawialiśmy, gadaliśmy, śmialiśmy się. Chciałbym Was serdecznie pozdrowić, podziękować. I chciałbym też podziękować moim widzom, którzy mimo mojej nieaktywności zostali dalej długo, długo aktywni na moim Discordzie. Dalej śledzili to, co ja robię i próbowali mnie w jakiś tam sposób po prostu motywować mnie do streamowania, nagrywania dalej. Czasem chcieli mnie zagonić do tego, ale co prawda przez ostatnie 3 miesiące niezbyt wychodziło. Jakby moje ambicje, moje jakiekolwiek chęci ostatnio bardzo spadły. Do tego doszły też inne rzeczy, o których już nie będę mówił. Chciałem Wam podziękować za ten rok, za tych, co przyszli na ten kanał, ci, co oglądali, ci, co teraz to oglądają. Myślę, że to był dobry rok dla mnie. Oby 2021 był jeszcze lepszy. Wam życzę dobrego nowego roku. Mam nadzieję, że ten kanał stanie na nogi. Mam nadzieję, że moje plany staną na nogi. Wiem, że te ambicje, wiem, że to wszystko jest tak ambitne. Wszyscy, co mnie znają, to pewnie mnie wyśmieją, bo wiedzą, jak z moimi ambicjami jest. Sam śmieję się z siebie w tym momencie, bo to jest zbyt ambitne jak na mnie. Nie wiem, czy to się uda, chociaż w 50%, ale nawet jeśli mam zacząć coś i to skończyć, to chcę to zrobić. Jakby wiem, że jeżeli bym nie nagrał tego filmu, to za nic bym się nie wziął prawdopodobnie i dalej bym siedział w tym fotelu i nic nie robił. Tak przynajmniej może coś ruszę. Mam nadzieję, że mnie wysłuchaliście, mam nadzieję, że moja gadka Wam się podobała. Mam nadzieję, że się przynajmniej mnie to oglądało. Wierzycie we mnie i zostaniecie ze mną do końca. Ja Wam dziękuję za obejrzenie. To by było na tyle. Ja się żegnam. Cześć. I czołem.